Czyż opracowanie, na podstawie którego mówię, jest absolutnie całkowicie, to jest mój research. To nie jest zerżnięte z nikogo, to nie jest wzięte z nikogo. Po prostu siedziałem po prostu przez 2 miesiące, napisałem to, a potem siedziałem przez kolejne miesiące jeszcze dokonując aktualizacji i poszerzenia. To będzie moim zdaniem taka ostatnia na najbliższe 3 lata, 2 lata okazja, powiedzmy, zakupu złota po taniości. Ale First Republic Bank, Silicon Valley, Signature Bank miały kapitalizację większą niż 25 banków amerykańskich, które upadły w 2008 roku. To mowa tylko o 3 bankach. Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Dziś naszym gościem jest NMI, analityk rynków surowcowych z wykształcenia i z zamiłowania, a to się pięknie składa, bo drugi kierunek NMI'ego to historia. Polecam chłodne spojrzenie na rynki metali w wykonaniu naszego gościa. Jego analizy możecie znaleźć na YouTubie, na blogu bogaty.men i zresztą zaraz tutaj dopowie, czym się zajmuje, jakie ma niespodzianki. Cześć NMI. Cześć, bardzo mi miło Cię znowu widzieć. Dzięki ogromne za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy i oglądaczy. Dzisiaj zajmiemy się, ja to będę tutaj tylko jako epizod w tle, a NMI przeanalizuje nam, jak sankcje zmieniły przepływ kruszców w Rosji. Temat dość ciekawy, zobaczymy, jak to ugryziemy. I słuchaj, NMI, od razu pytanie o inflację w Rosji. Jak to jest z tą inflacją? Bo w Rosji mamy 2,5% inflacji, w Polsce obecnie 13%. Jak to wpłynęły te wszystkie sankcje i przepływ tych kruszców? Bo wszyscy tam nam opowiadali, będą sankcje, Rosja żyje tylko z surowców, a tutaj mamy wręcz coś odwrotnego. Nie wiem, może fałszują gdzieś jakieś dane, bo jak patrzę tutaj 2,5 i 13%, to nie wiem, w którym kraju jest wojna. Znaczy na pewno powiedzmy sankcje można w jakiś, przepraszam, sankcje, dane inflacyjne można w jakiś sposób sfałszować, albo to w sposób już powiedzmy bezczelny, albo w sposób delikatny, na przykład zmieniając po prostu skład koszyka inflacyjnego, tak? No istnieje inflacja w Rosji, jest to zjawisko widoczne. Tak jak zauważyłeś, w naszych częściach, w naszej części świata jest ono bardziej widoczne, znaczy mam na myśli całą, powiedzmy, całą Europę. No, inflacja bierze się po prostu z kosztów produkcji komponentów, z kosztów produkcji towarowej, czyli do których potrzebujemy tak naprawdę według tych głównych założeń księgowościowych potrzebujemy energii, materiałów i pracy. Więc jeżeli ceny energii nam idą w górę ze względu, powiedzmy, na pośrednika, jeżeli koszta materiałowe nam idą w górę, ponieważ mamy niedostępność albo jakieś problemy z dostępnością, no to już powoduje podwyższenie inflacji. To jest taka ogólna, można by powiedzieć, definicja. Natomiast powiem Ci od razu, że nie chcę też, wiesz, wchodzić, powiedzmy, w temat ekonomii Rosji stricte, bo temat jest pełen min. I temat jest, powiedzmy, tutaj można bardzo łatwo wyłapać rosyjską wersję skarpetek, tak? Więc ja po prostu przyjmuję fakt, że tak, w Rosji jest inflacja, tak, że według danych oficjalnych jest ona niższa niż u nas, również, że według danych MFW, Międzynarodowego Funduszu Walutowego sprzed paru miesięcy, Rosja będzie miała albo małe zwinięcie gospodarki, małe pod względem PKB, albo wręcz będzie rozwój tej gospodarki. Natomiast no, w środowisku inflacyjnym ten rozwój jest również faktem, no bo to zależy od tego, jak liczysz PKB, tak? PKB to są po prostu transakcje. Jeżeli coś, powiedzmy, kosztowało cię, nie wiem, 200 zł, czy powiedzmy 2000 rubli parę lat temu, a teraz kosztuje cię 400 zł, 4000 rubli, no to wiadomo, że to PKB, powiedzmy nominalne, będzie nam się zmieniać. Będziemy mieli jego przyrost, mimo nawet jakiegoś demand destruction, zniszczenia popytu, tak? Pociągnijmy trochę ten temat z tą Rosją i jeszcze z tymi sankcjami, bo powiedzmy mnie jako laika albo osoby aspirującej do nie wiem, dowiedzenia się czegoś więcej, strasznie zastanawia, jak to się dzieje, że mamy sankcje na tą Rosję,
A większość surowców, których jakby Rosja jest największym eksporterem, ceny spadają. Mieliśmy taki wystrzał i nagle leci w dół. No, dobry tutaj przykład tego gazu, gdzie tam cena 200-300% poszła w górę, a teraz mamy ceny praktycznie z 2020 roku, jak mieliśmy pandemię. Weź tutaj wytłumaczy mi i oglądającym, słuchającym. Czy mogę spróbować? To, co widzimy na wykresach, to są ceny tak naprawdę spotowe, czyli to są ceny rozgrywane przez traderów, tak naprawdę. W sytuacji, jeżeli masz kontrakt podpisany jako podmiot na dostawę danego surowca, no to zazwyczaj mowa o kontrakcie długoterminowym, opartym o jakąś troszeczkę inną cenę, zazwyczaj może być na przykład troszeczkę wyższą, ale dzięki temu masz zapewnioną stabilność i gwarancję dostaw. I nie musisz się, powiedzmy, bić z innymi uczestnikami rynku, jeżeli by, powiedzmy, tego danego surowca zabrakło. Więc no cóż, Rosja dotknięta jest sankcjami. Mamy tutaj price cap chociażby na ropę, tak? Ustalony na bodajże $60. Przepraszam, nie, ustalony na część, na pewien procent, po prostu na pewien procent WTI. Dzięki czemu rosyjskie gatunki Repko, Urals, Sokoł, teoretycznie mają nominalną cenę mniejszą, spotową cenę, niż powiedzmy, niż powinny mieć jako na przykład gatunki. Natomiast ze względu, iż masz, powiedzmy, jakiegoś rodzaju kontrakty na dostawę i ze względu na to, że sojusznicy, inaczej, kontrahenci handlowi Rosji, jakimi są na przykład Indie i Chiny, pozwalają Rosji na pewnego rodzaju, kupują po prostu po troszeczkę wyższej cenie, no to pozwala to, powiedzmy, tej gospodarce rosyjskiej jeszcze jakoś tam przejść do przodu. Oczywiście tutaj, wiesz, możemy teraz totalnie, całkowicie, powiedzmy, odbijać piłeczkę danymi, tak? Ja specjalistą od rosyjskiej ropy nie jestem, od ropy również nie, ale no i Rosjanie dla przykładu mają jakiś budżet zaplanowany, tak? W tym budżecie 30% przychodów jest z ropy naftowej, ze sprzedaży ropy naftowej. Rosjanie założyli sobie cenę ropy naftowej, powiedzmy, na jakimś poziomie, jako wpływy budżetowe z ropy na 2023 rok. Ta cena aktualnie jest nieosiągalna. W związku z tym to powoduje wielką dziurę budżetową w Rosji. Niby oficjalnie mają problemy ze spinaniem końca z końcem, natomiast no, to jest kraj, który nadal ma bardzo korzystne wskaźniki dług do PKB w porównaniu chociażby do gospodarek zachodnich. Druga kwestia jest taka, że pomimo tak zwanego technicznego defaultu, technicznego bankructwa, nadal znajdują się kupcy na rosyjskie obligacje dłużne, tak, na rosyjskie papiery dłużne. Więc owszem, tutaj podmioty zachodnie mają jakiegoś rodzaju, mają zakazy tak naprawdę tego kupowania. Zresztą ratingowo papiery dłużne Rosji są bardzo nisko, oficjalnie są uznawane jako zbankrutowane. No ale ten dług mimo wszystko nadal jest kupowany. Powiedzmy, i tutaj głównym kupcem, no to można na ślepo strzelić, że będzie to Azja, tak? Pytanie pozostaje, czy to jest, powiedzmy, denominowane, powiedzmy, w juanach, w rublach, w jakiej walucie. Dodatkowo, żeby w jakiś sposób wyprzeć ropę z naszej części świata, dokonano bardzo poważnych ruchów, bardzo wielkich ruchów pod względem skali. Gospodarka, biznesy zazwyczaj nie lubią takich ruchów, one wolą trzymać się pięknej, spokojnej stabilizacji. Na przykładzie jednej z brytyjskich firm średniego szczebla, czyli o obrotach, powiedzmy, 50 milionów funtów, tak? To jest jedna z firm, którą ostatnio analizowałem. No to według ich dokumentów finansowych, które są dostępne, które można ściągnąć oficjalnie, w zeszłym roku
ceny energii, znaczy w 2021 i w efekcie 2022 ceny energii wzrosły im najpierw o 550%, a potem troszeczkę spadły. No tutaj no jest to bolesne dla, powiedzmy, dla możliwości przychodowych, dochodowych firmy, no ale jeżeli decydujesz się dla przykładu na taryfę zmienną, licząc, że powiedzmy ta sytuacja szybko ulegnie zmianie, no to musisz, powiedzmy, liczyć się z tego typu ryzykiem. Więc, zwijając to szybko, kraje zachodnie, tak ogólnie pojęte G7 i sojusznicy, czyli w tym, powiedzmy, cała Unia Europejska, podjęły bardzo silne ruchy na rzecz dywersyfikacji. Na przykładzie gazu, jeżeli by popatrzeć na, powiedzmy, na rzeczy, które podawał nam w 2022 roku bodajże Refinitiv, wyglądało matematycznie, że ta luka po rosyjskim gazie jest nie do zapchania w krótkim terminie. Okazało się, że działając jak czarna dziura, czyli kupując całe możliwe dostępne wolumeny gazu ziemnego, przepłacając za ten gaz niejednokrotnie, dzięki czemu taki efekt uboczny, no Pakistan chciał kupić spore wolumeny i nikt nie chciał mu sprzedać, ponieważ Europa ściągała po prostu wszystko, co było dostępne. No więc dokonując tego typu działań oraz odchodząc od gazu na rzecz węgla i troszeczkę na wariackich papierach budując FSRU, czyli pływające jednostki degazyfikacyjne, które na przykład Niemcy budowały, udało się po części ten problem zażegnać. Idąc na przykład dalej danymi od Refinitivu, no to w 2022 roku jeszcze mieliśmy przepływy tego rosyjskiego gazu. Coraz mniej, ale on dochodził do Europy. Teraz czeka nas kilka lat, gdzie ten bilans teoretycznie powinien być bardzo ciężki do wyrównania. No i tutaj konieczny będzie zwrot po prostu ku temu, co jest pod ręką. W wypadku Niemiec na przykład będzie to węgiel. Nieważne, ile trzeba będzie zapłacić za, powiedzmy, za emisję, Niemcy dokonują wznowienia produkcji węgla. Zobaczymy, jak będzie to w Polsce. Więc teoretycznie ta luka jest do zasypania, ale trzeba będzie zacisnąć trochę pasa, trzeba będzie wejść w węgiel, trzeba będzie wejść w ropę naftową bardziej niż w gaz. No i dodatkowo tutaj jest taki błąd postrzegania, ponieważ nam się wydaje, że Unia Europejska działa tutaj jako całość. Nie. Ponieważ akurat na rynku gazowym mamy do czynienia z wpływami, z interesami różnych podmiotów. Jeżeli byśmy wzięli no Gazprom, powiedzmy, do niedawna był królem europejskiego gazu, ale poza Gazpromem mamy również podmioty hiszpańskiego operatora, włoskiego operatora, belgijskiego, bodajże Fluxys się nazywa, i francuskiego. Te cztery podmioty walczą ze sobą o udział w rynku europejskim, i to jest dla przykładu powodem, dla którego Hiszpania, która ma moce przerobowe do przyjmowania degazyfikacji, przepraszam, regazyfikacji gazu LNG na przykład, chciałaby ten gaz sprzedawać do Niemiec. Trzeba tylko wybudować gazociąg. Budowa gazociągu w tym konkretnym przypadku nie pamiętam, ile już trwała. No ale z drugiej strony to uderzałoby we wpływy, powiedzmy, francuskie, włoskie, w Niemców, którzy planowali przez dekadę być hubem gazowym dla naszej części Unii Europejskiej, więc tutaj już zaczyna wchodzić, powiedzmy, wewnętrzna polityka. Z drugiej strony ropa naftowa. Należy podziękować przede wszystkim Amerykanom. Nie, przepraszam, jeszcze jedno słowo o gazie. Polska oczywiście również kupuje gaz i gaz tutaj stanowi ważną część naszego bilansu energetycznego. Większość gazu otrzymujemy aktualnie przez Baltic Pipe. W drugiej kolejności byłby to Gazport imienia Kaczyńskiego. Natomiast jeżeli by popatrzeć, powiedzmy już teraz po dokumentach od amerykańskiej agencji energetycznej, no to okaże się, że my jesteśmy krajem, który chyba z całej Unii Europejskiej ten gaz kupuje najdrożej. Więc rynek nie lubi próżni. Jeżeli wypychamy jedne podmioty z rynku,
to natychmiast w tą lukę chcą wejść inne podmioty, a wiedząc, że nie ma dla nich alternatywy, postawią one swoją cenę, którą po prostu odbiorca będzie próbować negocjować, ale przyparty do muru będzie musiał po prostu zaakceptować. No i ropa naftowa, tak? Znowu Unia Europejska poczyniła gigantyczną dywersyfikację, gigantyczny wysiłek dywersyfikacyjny, przepraszam. Więc tutaj skierowaliśmy się głównie po ropę naftową z krajów arabskich. Pomagały nam usilnie Stany Zjednoczone, opróżniając swoje rezerwy SPR, ogromne rezerwy. Ale nasz sojusznik tutaj korzystał z sytuacji, powiedzmy, ciasnoty rynkowej. I dla przykładu, w międzyczasie, w 2022 roku, duże kontrakty zostały podpisane z Chinami, duże kontrakty zostały na ropę i na gaz. Więc no, niestety, no, jesteśmy w tej partii mocarstwowej jako Unia Europejska, moim zdaniem, podmiotem. Nie jesteśmy graczem, jesteśmy podmiotem. Podmiotem, który miał pewnego rodzaju ideę, tak, reprezentowany chociażby przez prezydenta Macrona, który bardzo wiele mówił, francuski prezydent, na temat emancypacji Europy jako podmiotu międzynarodowego, Unii Europejskiej konkretnie, tak? No ale żeby mieć emancypację, trzeba być konkurencyjnym na rynku, trzeba mieć dostęp do surowców energetycznych, trzeba mieć swoją produkcję, trzeba mieć w jakiś sposób zawalczyć o takie wyemancypowanie. Luty 22 roku zmienił nam wszystko. To znaczy, z jednej strony weszliśmy głęboko w objęcia, powiedzmy, w objęcia amerykańskie i jesteśmy teraz w sojuszu. Oczywiście Unia Europejska tutaj nie jest, powiedzmy, znowu nie możemy jej traktować jako, powiedzmy, jeden spójny blok z jedną polityką, więc dla przykładu, no, Francuzi podchodzą do tego na zasadzie, no dobra, Niemcy podchodzą do tego na zasadzie faktów, akceptacji faktów. Nie wyszło dobrze, okej. Nasza część natomiast Europy, czyli kraje Trójmorza, no, ze względu po prostu nawet na ideę Trójmorza, istnienia Trójmorza, powstania Trójmorza, są tutaj blisko związane z polityką amerykańską i dla nas jest to teoretycznie postrzegane jako dobre rozwiązanie, ponieważ no, nie po drodze nam z wizją federalnej Europy, tak powiedzmy propagowaną przez Berlin, Paryż i Benelux. No ale troszeczkę popłynąłem od tematu, od twojego pytania, przepraszam bardzo, ale Śmiało, 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 ja tutaj, wiesz, nie przerywam, bo bardzo, bardzo fajny wywód. Dzięki. Okej, okay, więc Stany Zjednoczone uruchomiły rezerwy, ropa naftowa z Bliskiego Wschodu płynie, Bliski Wschód był na krańcach wydolności i w tym momencie produkcyjnej i teraz już tnie. Dzisiaj wyczytałem, że OPEC, ten trzon OPEC jest zirytowany na Rosję, ponieważ, czyli OPEC, członka OPEC+, gdzie cały OPEC się zobowiązał do cięcia produkcji, a Rosja tej produkcji chce robić jak najwięcej. Klasyczny schemat, w którym jeżeli no, chcesz uzyskać tyle, nie możesz tego uzyskać, więc produkujesz więcej, żeby uzyskać ten poziom i tyle. Czyli więcej, więcej po prostu ilości niż, powiedzmy, niż ceny, niż przychodów ze sprzedaży. Więc teraz tak, sorry, że ci wejdę w słowo, bo tak mogę wywnioskować z tego, co powiedziałeś, że po prostu te niższe ceny obecnie tych surowców to po prostu jeden z elementów wojny gospodarczej, bo jeśli tutaj te ceny na kontraktach zagraniczne firmy ustalają, to celowo próbują właśnie zaniżyć, żeby jednak osłabić tutaj ze strony finansowej budżet, uszczupić ten budżet Rosji, żeby te wpływy były jak najmniejsze. Dobrze cię zrozumiałem? Prawie tak, tylko ja bym powiedział, że to jest polityka krajów nakładających sankcje, czyli między innymi krajów G7, ponieważ jeżeli popatrzymy na definicję sankcji, tych właśnie jest konkretnie skierowany przeciwko Rosji,
To ich założeniem jest zmniejszenie dochodów i przychodów Federacji Rosyjskiej, tak aby uniemożliwić jej kontynuację wojny na Ukrainie. Więc, znaczy to jest też, powiedzmy, też wydaje mi się, że to jest stan przejściowy, który jest bardzo wspierany przez aktualne zniszczenie popytu, ponieważ no, mając dwucyfrową inflację, w Polsce chyba całkiem niedawno ta inflacja była 18%, tak? W Wielkiej Brytanii mamy dwucyfrową inflację w okolicy 10. Więc w tej sytuacji konsument trochę więcej zastanawia się, jeżeli będzie chciał kupić, powiedzmy, jakieś dobro aktualnie, które można by nazwać dobrem luksusowym, czyli na przykład wymiana samochodu, a może na przykład nieruchomość, a może nawet po prostu w niektórych przypadkach Jedzenie, zaraz powiesz. nie, no zawiązuje, tak, no w sumie zawiązuje pasa, powiedzmy, nie idąc na piwo. W temacie jedzenia nagle się okazuje, że zaczyna się, chociażby w Wielkiej Brytanii, pełzająca kontrola cen. Także. Natomiast uważam, że ten stan na ropie naftowej jest przejściowy i no nie chciałbym oczywiście, żeby to było potraktowane jako porada inwestycyjna, tak? Ja osobiście uważam, że jest to stan przejściowy. W pewnym momencie źródeł tej ropy naftowej zacznie nam brakować i ze względu na cięcia OPEC, ze względu na niemożność, powiedzmy, zwiększenia produkcji w Stanach Zjednoczonych. To są tematy związane z niedoinwestowaniem sektora, z niedoinwestowaniem specjalistów. Ten pik ropy wydobywczy wydaje mi się, że mieliśmy już za sobą. Więc logiczną taką ciągłością, również faktu, powiedzmy, tego, gdzie się aktualnie znajdujemy, czyli jesteśmy w recesji, jesteśmy właściwie o krok od jakiegoś, powiedzmy, kryzysu, być może tąpnięcia w sektorze bankowym, tak? No ogólnie to jest, jesteśmy na przełomie drugiego i trzeciego cyklu fazy ekonomicznej, jeżeli by ekonomiści tak to mieli na przykład nazwać. No to na logiczną kontynuacją było po prostu w pewnym momencie podniesienie cen ropy naftowej na rynku. Natomiast ile? Nie mam zielonego pojęcia. Może być tak, że kwartał czwarty tego roku przyniesie nam bardzo wielkie wzrosty na wszystkich surowcach. Znaczy wielkie. Początek wzrostów, ponieważ ze względu na tą inflację, z którą będziemy się tak naprawdę bujać, mówiąc brzydko, do końca tej dekady, nagle okaże się, że lepiej mieć po prostu w kieszeni, powiedzmy, aktywo fizyczne. Czy to będzie, powiedzmy, ropa naftowa, czy to będzie jakiś wolumen gazu, czy to będzie na przykład, jak w naszym przypadku, powiedzmy, parę uncji srebra, czy parę uncji złota, czy też, powiedzmy, platyny. To po prostu będzie miało dalej wpływ na rynek. Nie, mam nadzieję, że nie pomieszałem tego. Mam wrażenie, tutaj troszeczkę, wiesz, nerwy wychodzą, ale zaraz się uspokoję i Nie, zaraz będę, nie. wiesz, będę logicznie wszystko mógł opowiadać, obiecuję. Jak dla mnie, bardzo logicznie tłumaczysz nawet. Już możemy pociągnąć się dalej. Twoje pytanie odnośnie srebra i złota. Wiesz, jak tutaj sankcje nałożone na Rosję na te rynki wpływają, bo pamiętajmy, że tam jest, że Rosja jest znaczącym graczem na rynku złota przynajmniej. I jak to się przekłada właśnie na ceny, bo wszyscy tutaj też oczekiwali dużych wzrostów. No, powiedzmy, że te wzrosty były dość imponujące w okresie ostatnich 2 lat, jak na złocie, no ale chyba to jeszcze taki został Jest niedosyt, niesmak, prawda? tak, taki Jest niedosyt niedosyt. dokładnie. I jak Okej. myślisz, jak to? To znaczy tak. Ja swoją, powiedzmy, taką prognozę, jeżeli chodzi o kruszce i kilka surowców, miałem przyjemność wyłożyć, powiedzmy, gdzie indziej. Nie będę reklamować w Śmiało, ogóle. wiesz, ja tutaj Nie, jestem nie. otwarty, także u mnie, jeśli Dobrze. ktoś merytoryczną wiedzę tutaj, a wiem, Okej. że Okay. śmiało może powiedzieć. Związałem się, współpracuję, powiedzmy, może tak, od naszego ostatniego spotkania, bo chyba się widzieliśmy rok temu, tak? Tak. Około, plus minus. Parę rzeczy się pozmieniało w moim życiu, czyli nadal siedzę w Wielkiej Brytanii,
ale za 1,5 tygodnia kończę blisko 10 lat współpracy z moją firmą i przechodzę do innej. Wyższe stanowisko, lepsza pensja, nadal księgowość. Udało mi się ukończyć kierunek analityk rynków finansowych i papierów wartościowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Co, no biorąc pod uwagę chaos i odległość, było dla mnie dużym osiągnięciem. I czwórkę na dyplomie uważam absolutnie za satysfakcjonującą. Gratulacje. Dziękuję uprzejmie. No, chodziło mi o takie, wiesz, jednocześnie możliwość nauki, poszerzenia kompetencji i utworzenie takich fundamentów, powiedzmy, pod wiedzę, że powiedzmy nie wziął się i nie opowiada tutaj, powiedzmy, jakiś, nie wiem, byle kto wzięty z byle gdzie, tylko ktoś, powiedzmy, kto posiada jakieś wykształcenie kierunkowe i tym podobne. Tym bardziej, że paręnaście razy został mi wytknięty fakt, nazwijmy to w cudzysłowie, błędów młodości, czyli historii. Aczkolwiek bardzo przyjemny temat, bardzo dobrze nauczył mnie wyszukiwania źródeł, na przykład. No i związałem się jeszcze. Udało mi się związać z jednym z dealerów kruszcowych. Od około 3 kwartałów piszę analizy dotyczące kruszców. No, jeżeli kochasz coś robić i dodatkowo masz możliwość zarobienia na tym, no to myślę, że jest to absolutnie win-win, tak? Także no, ja tylko jeszcze przypomnę, że rok temu może ktoś wrócić do materiału. Link w prawym górnym rogu będzie, to chyba z tej strony bardziej, gdzie NMI prognozuje na ten rok ceny srebra i wstrzelił się normalnie w setkę. Także no, tutaj jeszcze podbija jakby tą twoją wiarygodność, że jednak nawet takie wróżenie, co wiele osób nie lubi, no bo jednak te warunki geopolityczne i w ogóle. Na rynku srebra i złota wiemy, co się dzieje, zwłaszcza srebra na tych, coraz kogoś tam na jakichś spekulacjach łapią. No jest trudne, więc no tym bardziej szacunek za to. Dzięki. Ja cały czas do tego srebra i złota, bardziej złota wracam. Co tam się z tą Rosją Jasne. dzieje i jak te sankcje wpłynęły, powiedzmy, na ceny złota, powiedzmy. Jasne, już. To ja tutaj mam przygotowany troszeczkę taki konspekt i jeżeli pozwolisz, chciałbym na szybko wrzucić kilka slajdów jeszcze tutaj prezentacji, którą mam. Okej. To jeszcze nawiązując do tego, o czym wspomniałeś, tych trafnych prognoz, dziękuję bardzo. Udało mi się. To wyłożyłem prognozy na 2023 rok u Qdo. To jest youtuber od kryptowalut, gdzie mam taki swój mały kącik tradycyjnych finansów, właśnie szczególnie surowcowych. No i moja prognoza na ten rok, znowu to nie jest porada inwestycyjna, jest następująca. Złoto. Spodziewałem się, że zaczniemy od wysokiego A. Potem nie spodziewałem się w sumie, że zrobimy na intraday nowy szczytów nominalny, ale okej. Myślałem, że będziemy bardziej w okolicy 2000 po prostu cały czas i nie da rady tego przebić. No okazało się, że złoto ma jeszcze sporo pary w sobie. Kwartał drugi, kwartał trzeci spodziewam się cofnięcia na poziomy 1870-1920 maksimum. To będzie moim zdaniem taka ostatnia na najbliższe 3 lata, 2 lata okazja, powiedzmy, zakupu złota po taniości. No i spodziewałbym się pod kwartał czwarty już wzrostów ataku na nowe szczyty. No raz, że tutaj mówimy o cykliczności, tak, kwartał czwarty i pierwszy są zawsze bardzo dobrymi dla złota ze względu na sezony. Boże Narodzenie, sezony ślubne w Indiach, święta indyjskie, Nowy Rok w Chinach, czy nawet powiedzmy obchodzony u nas w naszej części świata walentynki, tak? Natomiast to jest kwestia tak naprawdę fundamentalna. Osobiście uważam, że będziemy widzieć coraz częściej tych banków, tak zwanych state chartered banks, czyli banków stanowych amerykańskich, które nam będą upadać. Ich aktywa będą przejmowane przez większe banki, jak na przykład JP Morgan, i będziemy mieli pewnego rodzaju małe wstrząsy, ruchy, powiedzmy dosyć agresywne w górę, w dół na złocie, ale ogólnie będzie to działać w stronę umocnienia złota. Tutaj może szybko pokażę parę wykresów. Wykres pierwszy, jeżeli teraz widzicie, to teraz mamy już troszeczkę więcej tych banków, które upadły.
ale First Republic Bank, Silicon Valley, Signature Bank miały kapitalizację większą niż 25 banków amerykańskich, które upadły w 2008 roku. To mowa tylko o trzech bankach. Dokapitalizowanie sektora jest po prostu naturalną kolejnością rzeczy, po prostu tym, co się stało od 2008 roku. Cyferki nam po prostu wzrosły w każdy możliwy sposób, począwszy od rezerw banków centralnych, począwszy przechodząc przez, powiedzmy, kapitalizację bankową. No, podziękujmy wielu latom luzowania ilościowego, łącznie z tym covidowym. Druga rzecz wspierająca złota, i to jest, mam wrażenie, chyba najważniejsza dla mnie rzecz, to jest rozjechanie się tej odwróconej korelacji rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji a złota. Czyli tak, no, mamy obligacje. Rząd emituje obligacje, prawda? Czyli pożycza pieniądze na określony okres czasu, po czym odkupi od ciebie ten face value, czyli tą kwotę na obligacji, plus zapłaci ci odpowiedni procent. Tyle powiedzmy podstawy, tak? I zazwyczaj było tak, że jeżeli odwrócić tą rentowność, czyli ten procent, no to cena złota będzie z tym skorelowana. Dlaczego odwrócić? No to jest związane, tak naprawdę to jest ta nierozerwalna para, powiedzmy silny dolar, słabe złoto, albo silne złoto, słaby dolar, tak? W tym momencie, w 2022 roku, nam się ta rentowność, ta korelacja rozjechała. W związku z czym, tutaj, jeżeli zobaczycie na wykres, złoto miało jakąś korektę, ale ze względu na ogólne, wszelkie możliwe strachy, jakie nam towarzyszą teraz przez ostatnie miesiące, jeżeli nawet nie lata, złoto utrzymało po prostu swoją siłę. I uważam, że teraz 2024-2026 zabłyśnie całkiem nieźle. I trzecia rzecz wspierająca moim zdaniem złoto na najbliższy moment, to są te osławione dzięki naszemu prezesowi Narodowego Banku Polskiego płaskowyże, tak? To jest dosłowne tłumaczenie ze słownictwa amerykańskiego Fedu, gdzie używają słowa plateau. Dobrze, o co chodzi? Podwyższyły nam się stopy procentowe, czyli rósł nam dolar. Rosła nam siła dolara, tak wyrażona, powiedzmy, na indeksie DXY, tak, jako siła dolara przeciwko najważniejszym walutom, albo wyrażona przeciwko broad DXY, szerokiemu DXY, czyli większemu koszykowi walutowemu. No i w zeszłym roku rzeczywiście widzieliśmy tego dolara bardzo silnego. Teraz nam się ten dolar osłabia, no ale pamiętajmy, że rynek działa również wyprzedzająco. Rynek, powiedzmy, robi dyskont informacji, których oczekuje, na które czeka i tak dalej. I teraz tak, podnoszenie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wyraźnie nam w tym momencie już zwalnia. Ten początkowy szał 0,75% nam spadł teraz, ostatnio dostaliśmy 0,25%. I w tym momencie, teraz, gdzie będziemy mieli kolejne posiedzenie FOMC, czyli tutaj, powiedzmy, zjazdu gubernatorów Fedu, który podejmie decyzję o podniesieniu stóp lub nie, możemy rzeczywiście po raz pierwszy w tym roku zobaczyć brak podwyżki. Ja nie mówię, że to jest ostatnia podwyżka w tym roku, że już była. Myślę, że istnieje jeszcze pole do ewentualnych podwyżek, ale w tym momencie Fed już bardzo poważnie zastanawia się, czy ma to sens, ponieważ nominalna inflacja w Stanach Zjednoczonych jest powoli dołowana. Więc dojdziemy w pewnej chwili do takiego momentu, i to są właśnie te płaskowyże tutaj, które macie na wykresie, gdzie będziemy mieli wysoki poziom stóp procentowych, które nam rosły, teraz nam się utrzymają przez ileś miesięcy, zanim dopiero zaczną spadać. Pytanie, ile miesięcy? Bo w 2019 roku mieliśmy te 7 miesięcy płaskowyżu. Za kryzysu finansowego 2007, no właściwie 2007-2008, ale te stopy podnoszone były więcej, dłużej, 15 miesięcy. Jeszcze wcześniej w okolicy dotcom bubble mieliśmy 8 miesięcy. Więc teraz znowu poczekamy kilkanaście miesięcy na takim płaskowyżu, gdzie będziemy oglądali zniszczenie popytu, które
będzie powodować, że, no, no tak jak wspomniałem, będzie nas stać powiedzmy przez dłuższy czas na powiedzmy mniej rzeczy, wszystko będzie po prostu droższe, po czym może w końcu nastąpić powolne, powolne, powolne zmniejszanie stóp procentowych. Czy nastąpi to w wyniku zajechania, mówiąc bardzo brzydko, kolokwialnie, sektora bankowego, który nagle zacznie się walić, jak powiedzmy, jak jedno po drugim, jak klocki domina, począwszy znowu od tych State Chartered Bank, z tych banków stanowych, które zaczną powoli, powoli się przewracać. Czy też uda się tego uniknąć i nastąpi po prostu naturalne zmniejszanie stóp procentowych przez paręnaście następnych lat, ponieważ inflacja będzie już mniej dokuczliwa. O tym się przekonamy. To zależy tak naprawdę od punktu widzenia, czy ktoś jest permanentnym niedźwiedziem, czy nie. Ale to, co tutaj widzicie, czyli powiedzmy już w tym momencie doszliśmy prawie do końca prawdopodobnie podwyższania stóp procentowych przez Stany Zjednoczone, to jest bardzo dobry sygnał dla amerykańskiego dolara. Ponieważ ten silny amerykański dolar, notabene w tym roku tej siły nie widać, ona jest powiedzmy relatywna, ale ten silny amerykański dolar, on teraz ma szansę po prostu spadać. Oczywiście to, że dolar powiedzmy osłabnie, dzięki czemu złoto ma szansę rosnąć, to jest jedna rzecz medalu, ponieważ w przypadku jakichkolwiek problemów w sektorze bankowym, pamiętajmy, że my w Europie również jesteśmy narażeni i my mamy jeszcze nadal luzowanie ilościowe i podnoszone stopy, na przykład przez ECB. Może się zdarzyć, że ten kapitał nadal będzie w pewnej sytuacji problemów europejskich szturmować z Europy do Stanów Zjednoczonych, bo będzie po prostu się bać. Więc to wszystko uważam za bardzo korzystne dla złota. Moja prognoza jest taka, że na koniec tego roku będziemy widzieli nowe szczyty. W ciągu następnych lat będziemy widzieli złoto rosnące. Przy cenie 2400-2500 dolarów za uncję ja będę się zastanawiać, co tak naprawdę dalej zrobić. Ponieważ to był mój taki wstępny target, na zasadzie siadam i rozmyślam. I w podobny sposób widzę srebro. Notabene od naszego ostatniego spotkania w końcu się przekonałem do srebra. Dziękuję Ci bardzo i stakuję. Więc na srebrze widziałbym na koniec tego roku 28, silne 28 dolarów. Natomiast pytanie, co dalej? Jeżeli byśmy poszli na przykład na zasadzie historycznego spojrzenia, jak to inaczej było w 2007-2008, powiedzmy po 2007-2008, tak? No to wskaźnik złoto do srebra wyniósł nam, powiedzmy, już tak maksymalnie na dole 1 do 30, czyli jedna uncja złota była warta 30 srebra. Czyli przy cenie 2400 dolarów, no to srebro przy takim wskaźniku, mogę się teraz pomylić, bo z głowy parę miesięcy temu liczyłem, byłoby powyżej 60 dolarów. Czy jest to realne? Nie wiem. Mój target cenowy na ten moment, przy którym znowu usiądę i będę się zastanawiać, co dalej, wynosi 40 kilka dolarów, 42, 44. Złoto sobie fajnie idzie do góry i złoto, powiedzmy, potrafi utrzymać ten poziom, a potem dopiero spaść. Tak srebro, powiedzmy, te super szczyty potrafi mieć dosłownie paruminutowe. Podczas chyba ostatniego kryzysu ten szczyt szczytów, który jest jako cień teraz na dziennej świecy, on potrwał bodajże 5 minut. Bodajże, jeżeli nie krócej. A jeśli mogę tak się wtrącić, a jak wtedy dolara prognozujesz, jeśli będziemy mieć te przykładowe 5 minut dla tego srebra i złota? Wiesz, w odniesieniu już mówię tutaj dla Polaków, którzy przeliczają sobie wszystko, no bo to jednak z perspektywy Polaka ma znaczenie ten dolar, cena tego dolara. No i tu już odpowiem szczerze, uważam, że jestem za malutki na takie klocki, tym bardziej, że mam jakąś wąską specjalizację kruszcową. Rynki FX, rynki finansowe to jest naprawdę kawał ogromnej, ogromnej wiedzy. Więc cokolwiek bym w tym momencie tak naprawdę powiedział, uważam, że będzie to trochę bardziej strzelanie. Natomiast, dobra, jedna rzecz. Jeżeli by popatrzeć na wykresy w tym momencie, dolar versus złotówka, wydaje mi się, że ta czasowa siła złotówki została albo zostanie przełamana.
W związku z czym raczej spodziewałbym się związanego z napływem kapitału małego rajdu dolarowego, już nie takiego dużego jak jak teraz widzieliśmy na DXY, tam chyba było 115 punktów. Myślę, że 110, 108 jest do osiągnięcia. No myślę, że wrócimy powiedzmy na poziomy dolar za 4,50, natomiast w tym momencie, no tak jak mówię, to absolutnie nie jest prognoza finansowa i to jest bardziej po prostu oparte o moje jakieś tam osobiste odczucia. Wiesz, teoretycznie powinienem też śledzić dolara, bo tak samo jak funta, bo duża część mojego portfela właśnie stanowią dolary w różnej formie i funty brytyjskie w dużej mniejszości, ale mimo wszystko są potrzebne ze względu na jurysdykcję, w której jestem. Natomiast przyznam szczerze, skupiałem się ostatnimi miesiącami, latami absolutnie po prostu na kruszcach. To jeszcze Więc no. ciekawego nam tutaj z tymi wykresami powiesz, bo tu widzę, że prezentacja dość obszerna. No, to jest 14 wykresów, trzy ostatnie już zrobiliśmy, ale może ja proponuję, żebyśmy przeszli do tego już meritum sprawy, dobra? Śmiało. Bo tutaj mam wykresy właśnie z tym wszystkim związane, czyli jak sankcje na Rosję wpłynęły na w ogóle na ceny, na przepływy metali i tym podobne. I od razu mówię, mam tutaj otwarty taki konspekt, więc będę sobie w niego często, gęsto zaglądać. On się pewnie będzie odbijać w moich okularach. I tyle. Temat opracowywałem już jakiś czas temu. No więc ja bym chciał nas cofnąć na początek do 2021 roku, tak? Gdzie mamy problemy na ropie i na gazie, w szczególności na gazie, tak? Mamy problemy na Nord Streamach, które pomijają Jamał i Braterstwo. Chodzi o certyfikację Nord Streama 2. Mamy Berlin, który bardzo chciał rosyjskiego taniego gazu. Mamy Stany Zjednoczone i Trójmorze, które próbowały się temu powyższemu przeciwstawić. Przy tej okazji Stany Zjednoczone umiejętnie rozgrywają swoją partię, osłabiającą wpływy rosyjskie i wchodząc jednocześnie na europejski rynek gazowy. To nam towarzyszyło przez 2021 rok, jeżeli jeszcze w ogóle pamiętamy, bo to mam wrażenie, że tyle się dzieje, że te rzeczy w tym momencie wydają się prehistorią. W tym momencie, nie wiem, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, chyba tam były 2,5% z 2019 roku, to się jawi po prostu jako jaka milusia historia. Dosłownie. Okej, okay. Mamy zatem 2021 rok, to są bardzo poważne polityczne, gospodarcze dyskusje dotyczące surowców energetycznych. Mamy dodatkowo problemy, nadal kontynuację problemów z łańcuchami zaopatrzeniowymi, najpierw gwałtownie zatrzymanymi, potem uszkodzonymi, a następnie nadwyrężonymi przez gwałtownie rosnący popyt, miejscami przekraczający wręcz poziomy przedpandemiczne, no bo to było to popandemiczne odbicie. Mamy problemy z ilością kierowców, mamy problemy z flotą, mamy drogie paliwa, tak, mamy REN, który w niektórych miejscach, na przykład Kaup, zszedł nam do bardzo niskich poziomów, gdzie barki węglowe trzeba było ładować tak naprawdę w 1/4 albo w 1/5, żeby nie stanęły w środku koryta. Działo się dużo, ale w kontekście metali mieliśmy bardzo ciekawe rzeczy i tutaj pokazuję wykres, to są kruszce indeksowane, czyli złoto, srebro, platyna i pallad w kontekście jako indeksowane, tak? Czyli styczeń 2021 roku to jest nasze 100 punktów i teraz patrzymy, jak indeksowana cena nam się zmieniała. Więc w 2021 roku no, złoto zaczęło od poziomów 1950, skończyło bliżej 1800. Miało dosyć męczącego boczniaka, bo ruch boczny, no ale jako powiedzmy ludzie od kruszców, myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tych nudnych, poziomych ruchów. Srebro spadło z 27,5 na 23,2. Pallad rozpoczął 21 rok z pułapu 2370, a skończyło na około 1600. Platyna rozpoczynała 21 rok na 1100, skończyła na 950. No i tutaj
Złoto, srebro oczywiście, no, wydawało się, że powiedzmy inflacja jest pod kontrolą, więc było mniejsze, była mniejsza, mniejsze zapotrzebowanie na aktywa safe haven. Owszem, gdzieś tam w tle zastanawiano się, co wyjdzie z Tajwanem, co wyjdzie z Ukrainą, no ale jednak rynki były bardzo optymistyczne. Za czynnik deprecjonujący ceny uznawano podnoszenie przez Fed, inne banki centralne stopy procentowe. To pokazywało, jak już mówiłem, przekładało się na siłę dolara, czyli osłabiało kruszce. Srebro miało problem związany z sektorem przemysłowym. Większość srebra idzie na sektor przemysłowy, tutaj konkretnie przemysł, zielona energia, etc., etc. No i oczywiście podejście inwestycyjne, tak, tutaj również jest ważne. No ale głównym wsparciem ceny było postpandemiczne ożywienie zapotrzebowania na produkty technologiczne i samochodowe, które notabene dostały po tyłku przez problemy z półprzewodnikami. Pracuję w samochodówce, wiem coś o tym, oglądałem to po prostu na co dzień. Pozytywne dla cen srebra było to, że restartowano produkcję górników w Ameryce Południowej i Łacińskiej, ale z drugiej strony coraz częściej zaczęły dochodzić głosy dotyczące protestów, nacjonalizacji. To, co teraz niedawno widzieliśmy w Meksyku, to do czego przymierza się Chile, to cały czas powiedzmy rzeczy, głosy, które nam idą z Peru, czyli z trzech krajów powiedzmy miedziowo-srebrnych, które są dla nas bardzo ważnymi, jeśli chodzi o wydobycie. Pallad miał problem związany z niskimi stanami magazynowymi na londyńskim rynku London Metal Exchange. Tutaj podawano za problemy, za powody problemy rosyjskich podmiotów, głównie Nornikel produkcyjne. Natomiast pallad i platyna szły powiedzmy w takim tandemie, ponieważ tu już mieliśmy bardzo silny nurt zastępowania palladu platyną, ze względu na próbę zmniejszenia emisji CO2. Czyli my na rynku europejskim, jeśli chodzi o samochodówkę, jesteśmy w tym momencie na normach bodajże Euro 6D albo E. Te normy wymagają po prostu wsadzania większej ilości palladu i platyny w katalizatorach silników samochodowych, diesla, spalinowych i tym podobne. W zależności od modelu, marki i tym podobne, tak, od rozmiaru, no bo nie ma co porównywać Fiata 500 powiedzmy i ciężarówki Mana, tak, no to mówimy o jakimś tam przekroju 3 do 12 gramów na katalizator. Natomiast platyna w 2021 roku była już tańsza od palladu. W związku z czym sektor bardzo poważnie już przestrajał się na wejście z palladu w stronę platyny. No jeszcze względy powiedzmy jakieś tam polityczne, to znaczy pallad w dużej ilości jest produkowany z Rosji z RPA, platyna przede wszystkim z RPA, więc tutaj chęć odejścia powiedzmy od Rosji, która robiła w tym momencie szantaż gazowy bardzo ciężki. Natomiast faktem jest, że jeżeli już samochodówka decyduje się na ten nurt, to nie jest tak, że jak coś się zmieni, to chybcikiem za 2 lata dokona się zmiany. Nie. Ponieważ palladu nie można zastąpić platyną w stosunku 1:1 i z tego, co się orientuję, można ewentualnie 25-50% palladu w katalizatorach zastąpić platyną, w zależności od źródła. Jedne, które czytałem, podawały 25%, drugie 50%, do 50%. Więc jeżeli już samochodówka decyduje się na platynę, trzeba zmienić procedury, zmienić linie produkcyjne, przygotować się na tą całkowicie zmianę technologicznie, przygotować budżety. Jeszcze mówimy to cały czas w sytuacji, gdzie najpierw popyt został zniszczony przez COVID, potem odbił bardzo silnie, ale został znowu dalej zmniejszony przez problemy z półprzewodnikami. Więc samochodówka powiedzmy ostatnich paru lat no nie może uznać powiedzmy za jakoś tam wybitnie super udane. Jesteśmy na poziomach rejestracji nowych samochodów powiedzmy tak niżej niż przedpandemiczne i mamy większą ilość rejestracji w Europie, Stanach i Japonii pojazdów przemysłowych.
Dobrze, więc tutaj też taka, powiedzmy, ukryta, powiedzmy, nieporada inwestycyjna, czyli pallad w najbliższych latach z tego powodu będzie tracić. Natomiast platyna może okazać się może nie czarnym koniem, ale myślę, że powrót w przeciągu 2 lat do poziomów 1400 dolarów jest możliwy i zobaczymy, co będzie działo się dalej, tak? No dobrze, mamy. Chodziło mi o zarysowanie tła. Chodziło mi w tym momencie o zarysowanie tła. I w tym momencie z końcem lutego, 24 lutego, Rosja napada na Ukrainę. Nie do końca pamiętam, wszyscy wierzyliśmy, że to może się wydarzyć. Były wtedy rosyjsko-białoruskie manewry Zapad, jeszcze w styczniu, jeśli dobrze pamiętam, chyba Zapad. Wojska rosyjskie zostały przy Ukrainie, no i w dotkniętej dwiema wojnami światowymi Europie, która jeszcze dodatkowo miała krwawy konflikt bałkański, ale przez około 20-30 lat, nie, 20, żyliśmy w spokoju i pokoju, wydawało nam się jednak no, niemożliwym, że po prostu znowu będzie wojna i to nie powiedzmy gdzieś daleko, tylko zaraz za granicą Unii Europejskiej, za granicą Polski. Ja również byłem sceptykiem, przyznaję, no, ale wojna zaskoczyła wszystkich. No i tutaj ciekawe, zaczynamy tak naprawdę realnie. Co się działo na cenach? Co się działo na cenach? No, pierwszy efekt wojny, tak? Rynki są przerażone, rynki są spanikowane, rynki kierują się w stronę fizycznych metali oraz aktyw safe haven. Na złocie, co mieliśmy na złocie? Na złocie mieliśmy bardzo interesujące wybicie. Już patrzę w moje notatki. Chyba to było wyrównanie all time high z sierpnia 2020 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, srebro też interesująco wybiło. Najbardziej wszystkich zaskoczył pallad. Dlaczego pallad? Bo Republika Południowej Afryki i Rosja to są jedyni tak naprawdę liczący się dostawcy palladu w świecie. Rosja dostarcza 30% tego metalu w formie zrafinowanej, a wydobywa 40% światowego wydobycia. W Rosji zajmuje się tym jeden podmiot. Podmiot nazywa się Nornikiel, czyli Norilsk Nikiel. Owszem, na 2022 rok spodziewano się wzrostów, tak? Tutaj bardzo interesujące prognozy chociażby analityków od LBMA, ale nie spodziewano się takich wzrostów. Spodziewano się raczej związanych z popytem, podażą, problemami podażowymi i tym podobne. 85% palladu jest używane w katalizatorach samochodowych, tak? A ponieważ sektor charakteryzuje się modelem dostaw just in time, czyli nie mamy zbędnego tak zwanego stoku, zapasów, mamy po prostu tak ustawioną logistykę, że wszystko, powiedzmy, przychodzi nam na czas, nie generując nam dodatkowych kosztów magazynowania. No to nie dziw było, że wojna spowodowała po prostu gwałtowne odcięcie i problemy. Dlaczego? Ponieważ w jednym z pierwszych pakietów sankcji zakazano rosyjskim samolotom wkraczania na przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej. A co ciekawe, właściwie większość palladu jest dostarczana z Rosji do krajów unijnych, do odbiorców, dokładnie w ten sposób. Więc mieliśmy właściwie, widzieliśmy znowu powtórkę tego, co się działo w 2020 roku na złocie, gdzie przy okazji pierwszego szoku pandemicznego powiedziano, nie przyjmujemy złota ze Szwajcarii, koniec, kropka. I kto tak naprawdę, kto na rynkach w tym momencie miał magazyny wypełnione kruszcem i był w stanie go wypożyczać, ten zbierał profity, bo mógł nakładać premia za wypożyczenie kruszcu jak za żniwo. No i podobna sytuacja miała miejsce tutaj. Miała miejsce tutaj na rynkach londyńskich, czyli w szczególności na LPP, London Palladium Platinum Market, LPPM, tak? Bo to jest ten. W Londynie mamy trzy rynki. Mamy LBMA od kruszców złota, srebra, mamy LPPM, platyna pallad, używające kwotowania z LBMA i mamy LME, London Metal Exchange, od metali przemysłowych, między innymi miedź,
aluminium, nikiel. Więc tutaj musimy, jeżeli mówiąc o paladzie, skupiamy się na LPPM i na LBMA. Dobrze, co się dzieje? Wchodzą nam te sankcje, wchodzą nam te, znaczy nie, pojawia się wojna, tak? 7 marca w trakcie sesji dziennej Pallad ustanawia historyczne szczyty cenowe na 3441 dolarów za uncję, ale dzień kończy na poniżej ceny otwarcia. Czyli to było w ciągu intraday, to było takie ciach i kończymy jeszcze niżej. Udało się pobić dotychczasowy rekord cenowy z 2021 roku. Udało się, tak? Natomiast na rynkach blady strach padł na traderów i uczestników. Posiadacze metalu fizycznego na giełdach surowcowych decydowali się go trzymać i nie sprzedawać, ani nie wypożyczać, albo rzadko kiedy wypożyczać, właśnie tak jak wspomniałem, żądając za to naprawdę gigantycznych premiów. Oczywiście w wielu przypadkach nastąpiły margin callsy, w wielu przypadkach powiedzmy jakieś pozycje rolowane musiały zostać zamknięte. Parę podmiotów poniosło straty, no ale handel po prostu ustał. I był nawet wywiad z tamtych czasów z jednym z traderów tego rynku, który bodajże w Reutersie to było opisane, który tak zaznaczyli, że jest bardzo już taki zmęczony tym faktem i mówi: dobra, to trochę potrwa, rynek się uspokoi. Wróci do normy, ale w tym momencie handlu po prostu nie ma. Nie ma i tyle, koniec, kropka. I to, o czym teraz opisałem, czyli w takiej sytuacji braku metalu, każdy trzyma ten metal i go nie wypuszcza, to jest historycznie całkowicie wiecznie powtarzający się przykład. Trivia historyczna, przenosimy się do połowy 15 wieku. Imperium Osmańskie zajęło większość kopalni złota, srebra w Europie. Reszta kopalni jedzie na oparach, właściwie już wszystko zostało wydobyte i następuje tak zwany wielki kryzys kruszcowy, czyli przypływają na przykładu do Wenecji statki z towarem, a Wenecja wtedy była ogromnym centrum handlowym i nikt tych towarów nie chce kupować, bo zwyczajnie nie ma fizycznego kruszcu, nie ma jak zapłacić. A kto ma? To chowa to głęboko gdzieś w jednym kufrze, schowanym w drugim kufrze, schowanym w trzecim kufrze, na samym dnie przykrywa, powiedzmy, materiałami, żeby nikt nie wiedział, że ma ten kruszec. Sytuacja uległa zmianie, no bo później dzięki procesom technologicznym, odzyskaniu kopalni w Bośni i Hercegowinie, później dzięki kolonizacji Ameryk, ale ten przykład tego tezaurowania pieniądza porządnego, czy powiedzmy towaru porządnego, ma przeniesienie po prostu dekadę po dekadzie aż do naszych dzisiejszych czasów. Ergo, w takiej sytuacji to nie kontrakt na dostawę będzie najważniejszy, no bo jak dokonać dostawy, skoro nie ma z czego? A najważniejszy będzie po prostu kruszec zmagazynowany, czy towar zmagazynowany. To jest takie niedosłowne, niedosłownie tutaj prawo Kopernika Graszama ma zastosowanie. Okej. Platynie i srebru zabrakło siły w momencie wzrostowym, złoto w tym samym momencie wyrównało all time high. Co się działo na ETF-ach złotych, srebrnych, bo to jest bardzo ciekawe. I tutaj już wyjdę poza marzec, dojdę do naszych dzisiejszych czasów. Stany Zjednoczone i Europa rzuciły się po prostu jak szalone, jak kupywać. Takich zakupów na rynku ETF-ów od dawna nie było. I ten stan rzeczy, związany z paniką po prostu, co to będzie, trwał przez wiele, wiele, przez kilka miesięcy, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, do maja. W maju, od maja, czy od kwietnia, nie, od maja, ETF-y zaczęły powoli, powoli coraz bardziej sprzedawać swoje wolumeny. Czyli trzydniowa specjalna operacja specjalna, tak zwana, okazało się, że nie zostanie wykonana w okresie trzydniowym i całe szczęście. Okazało się, że wojna potrwa dłużej. Okazało się, że Ukraina się broni i będą zapewnione dostawy sprzętu wojskowego i amunicji. Czy wystarczające? To już nie mój temat. W związku z czym wojna została wliczona w cenę aktywów. No i wszyscy po prostu przyzwyczaili się do stanu rzeczy. Co brzmi
Pod względem etycznym brzmi straszliwie, no bo tam umierają ludzie, tak, ale no, nie możemy, powiedzmy, w jednym zdaniu łączyć słowa rynki finansowe i etyka, ponieważ no, to jest jednak troszeczkę aberracja. Więc rynki przyzwyczaiły się, zdyskontowały, powiedzmy, fakt istnienia wojny, zaczęła się wyprzedaż i ta wyprzedaż złota, srebra z ETF-ów trwała właściwie do marca tego roku, kiedy luty, marzec nam pojawił się kryzys w Stanach Zjednoczonych związany z upadającymi tymi małymi bankami, o których wspomniałem. Plus oczywiście u nas w Europie Credit Suisse, tak, który został przejęty. Więc dopiero wtedy ETF-y zaczęły kupować z powrotem kruszce. Banki centralne, klasyk tematu, to się nie zmienia. Banki centralne po prostu kupowały, ale banki centralne nie kupowały panicznie, tak jak ETF-y na wzrostowej cenie, tylko jak już cena się uspokoiła, kupowały sobie, wtedy przyspieszyły, w szczególności w kwartale trzecim i czwartym. No i tutaj taka ciekawostka, bo Światowa Rada Złota podaje informacje, ile tam złota, srebra zostało zakupione. To było bardzo, bardzo mocno kontestowane w ogóle, ich wyliczenia, bo oni tam podali, powiedzmy, jakiś tam wolumen X, już nie pamiętam z głowy, plus powiedzieli, że drugi taki sam wolumen to jest właściwie jako swapy złoto walutowe dokonane na rynkach według ich własnych wyliczeń. No, a jaką macie metodologię, nie powiemy. Więc tam 1000 ton bodajże poszło do banków centralnych, z czego wiemy realnie, do których poszło około 500 ton, z czego się okazuje, że z tych, powiedzmy, 500 plus minus ton netto banki zachodnie zakupiły, uwaga, uwaga, 6. Cała reszta była kierowana do Chin, cała reszta była kierowana do krajów Zatoki Perskiej, cała reszta była kierowana do gospodarek wschodzących Azji Środkowo-Wschodniej, które bardzo silnie szukają zabezpieczenia, dywersyfikacji od dolara. Tutaj takim przykładem jest Singapur, który zrobił ostatnio drugie największe zakupy w swojej historii dotyczące złota. No dobrze. 28 lutego, czyli 4 dni po rozpoczęciu ataku, Unia Europejska wprowadza trzeci pakiet sankcji, który w kontekście przepływów metali szlachetnych wprowadzał zakaz na transakcje finansowe z Bankiem Centralnym Rosji oraz innych podmiotów rosyjskich, jak na przykład inne banki, zakaz wkraczania rosyjskich samolotów w przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej, to co wspomniałem na przykładzie Palladu. To był wymiar głównie finansowy, tak? On dotyczył tylko metali, on dotyczył pośrednio metali szlachetnych. Natomiast no, przede wszystkim tej głównej drogi, jaką Pallad był dostarczany na rynki LME. Później 3 marca wprowadzono sankcje właśnie na kolejne banki, w tej liczbie między innymi Sberbank czy FTB. I co następnie? Co następnie? Chronologicznie powinienem powiedzieć o rosyjskiej próbie ratowania rubla za pomocą złota. To też jest ciekawy temat. Gdyż, bo, ponieważ. Pokazuję i objaśniam. Mamy dwie wersje wydarzeń tak naprawdę. Wersja pierwsza, taka bardziej, powiedzmy, oficjalna. Centralny Bank Rosyjski wznawia skup złota od powiedzmy podmiotów działających w jego jurysdykcji, ale robi to po ustalonej cenie 5000 rubli za gram. To się ma utrzymać do 30 czerwca, realnie utrzymuje się gdzieś tam do 8 kwietnia. Oficjalna wersja jest taka, że to było powiązanie kursu rubla ze złotem, co pozwoliło rublowi, który wtedy chyba kosztował 120 rubli za dolara, ustabilizować się z powrotem na poziomie 80, 70, potem nawet 60 coś. To jest wersja oficjalna. Wersja bardziej rynkowa jest troszeczkę inna. Mianowicie, Rosjanie powiedzieli importerom swojego gazu i ropy: my chcemy, żebyście płacili nam w rublach. Odbiorcy gazu i ropy, Europa, powiedzieli, no nie, nie bardzo, bo kontrakty wyraźnie mówią, tak, za ropę płacimy w dolarach, a za gaz płacimy w walucie, jaka jest ustalona, najczęściej euro. Rosjanie powiedzieli, no ale nie nada, rubel albo złoto. Zachód znowu powiedział, nie, nie ma takiej opcji, trzymamy się litery kontraktu, koniec, kropka, róbcie co chcecie.
Rosjanie zaproponowali, stwierdzili w takiej sytuacji, dobra, będziecie płacić w walucie takiej jak dotychczas, niech wam będzie. Czyli podmiot kupujący ropę i gaz płaci do Gazprombanku za ten gaz w euro. Gazprombank używa tych walut zagranicznych, aby na rynkach FX kupić rubla. To jest ten sam scenariusz, który w tym momencie wykorzystuje Turcja, skupując, powiedzmy, czy ściągając, przepraszam, mówiąc brzydko, bo tam już są straszne kapitałowe kontrole, ściągając od wszystkich dewizy po to, żeby kupić turecką lirę, po to, żeby wzmocnić jej kurs. Więc ten sam schemat. Gazprom Bank używa tych walut euro i dolarów, kupuje rubla na rynkach, rubel dzięki temu wzrasta na sile, następuje otwarcie rosyjskiej giełdy i wszyscy spodziewalibyśmy się, logicznym następstwem byłoby, że wszystko tam po prostu runie, tak? Okazuje się, że nie. Zabroniono tradingu podmiotom zachodnim, które trzymały 80% aktywów. Zabroniono shortowania w ogóle aktywów, czyli gry na spadki w ogóle. No i tak to w Rosji na początku wojny po prostu się działo. To były są te po prostu silne, potężne kontrole kapitałowe. A kolejna rzecz, właśnie związana teraz ze złotem. Rosjanie powiedzieli, będziemy kupować złoto za 5000 rubli za gram od naszych podmiotów, od górników. Czyli wtedy przez chwilę to było z dyskontem względem cen spotowych wyrażonych w dolarach. Potem to się tak w miarę wyrównało. Natomiast z większych zysków za ropę i gaz również kupowano kruszec. Ceny węglowodorów oczywiście spadło, Rosja przestała kupować złoto, okej, okay, w porządku, no ale w tej pierwszej fazie, gdzie spodziewano się, że rubel dostanie naprawdę straszliwie, rubel został wyratowany. Ja jestem, znaczy żeby to absolutnie wybrzmiało, nie kibicuję Rosji w tym konflikcie, natomiast jestem daleki po prostu od infantylizacji i wyśmiewania Rosji. Uważam, że jeżeli mamy przeciwnika, de facto politycznie ze względu na blok, w którym jesteśmy oraz na zaszłości historyczne, uznajemy Rosję za przeciwnika. To nie podlega w tym momencie dyskusji. Więc to jest przeciwnik, z którym należy się liczyć i którego nie można niedocenić, ale nie można również przecenić. W związku z tym daleki jestem infantylizacji, że teraz ojejku, w Rosji się dzieją śmieszne rzeczy, że powiedzmy ileś tam miesięcy temu Łady, Samary bez poduszek powietrznych produkowali i tym podobne. Nie, nie, nie. To mówimy o zupełnie innych rzeczach. Więc bez względu na to, co, jak można w tym momencie powiedzieć, co można powiedzieć o pani prezes Rosyjskiego Banku Centralnego Elwirze Nabulinie, czyli aż chciałoby się powiedzieć, że ta zła kobieta uratowała rubla i przez to rosyjską gospodarkę, to jednak działania, które ona podjęła, są w pewien sposób klasą w samą w sobie. Ona w ogóle na początku wojny chciała rzucić tą robotę, rzucić papiery. Putin nie przyjął jej dymisji i powiedział, słuchaj, zostajesz tylko ty tu na tym stanowisku, możesz sobie poradzić i tyle, potrzebujemy cię. Więc no Elwira Nabulina została, uratowała rubla w pierwszej fazie i została w ten sposób na jesień w ramach uznania w pewien sposób objęta również sankcjami personalnymi za to, co zrobiła. Okej, okay, mamy w tym momencie rubla pokrytego, no ale najbardziej Was interesuje zapewnie, co się stało w ogóle z przepływem kruszców jako surowców, prawda? No musimy skupić się na przepływach rosyjskich do Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Po pierwsze, te trzy rynki, o których mówiłem, LBMA, LME oraz LPPM, działające w Londynie. Dlatego Londyn jest hubem surowcowo-kruszcowym, najważniejszym. Druga rzecz jest taka, że pomimo iż Moskwa pozostawała w 21 roku, 23 największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, to większość tego, co Wielka Brytania importowała, to były kruszce właśnie. 80% spośród 24,5 miliarda dolarów stanowiły złoto przede wszystkim, w drugiej kolejności pallad, platyna, srebro w mniejszej ilości, tak?
troszeczkę zmienia się to, jeżeli spojrzymy z perspektywy Moskwy. Mianowicie, że dla Moskwy to właśnie Wielka Brytania była najważniejszym kierunkiem odbioru jej kruszców, metali szlachetnych. No ale to też musimy rozróżnić, o jakich kruszcach mówimy, bo jeżeli chodzi o złoto, no to przewaga Wielkiej Brytanii jest absolutnie dominująca i tyle. Jeżeli chodzi o platynę, 36% platyny trafia do Wielkiej Brytanii, a w dalszej kolejności do USA. Tutaj pokażę Wam slajd dotyczący kilku metali. W dużej ilości dalej dopiero do USA, Japonii, Niemiec, potęg motoryzacyjnych, Chin, Włoch. Srebro 44% kierowano do Wielkiej Brytanii, ale to nie były duże wolumeny. Reszta do Stanów i Indii. Przewaga Wielkiej Brytanii jako docelowego kierunku malała dopiero w przypadku palladu, który był kierowany do Stanów, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec, Chin. Opracowanie, na podstawie którego mówię, jest absolutnie całkowicie, to jest mój research. To nie jest zerżnięte z nikogo, to nie jest wzięte z nikogo. Po prostu siedziałem po prostu przez 2 miesiące, napisałem to, a potem siedziałem przez kolejne miesiące jeszcze dokonując aktualizacji i poszerzenia. Więc tutaj proszę wszystkich oglądających o docenienie przynajmniej wkładu i pracy Enemiego jakąś łapą, komentarzem i śledźcie, bo widzicie, że to, co robi, naprawdę darmowa wiedza, tak? No tutaj rzadko spotykamy taki ogrom i zasób tak skondensowanej wiedzy. No to, co pokazujesz, to naprawdę sam miód, można powiedzieć. Już takie dziękuję. Analizy. Dziękuję Ci bardzo za miłe słowa. My dopiero marzec, ma 22 roku, mamy jeszcze trochę przed nami. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę, nie zamęczę po prostu, bo naprawdę mam dużo materiału i no nie dałeś mi limitu czasowego, to był Twój błąd. Śmiało, śmiało, no ja tutaj też zarezerwowałem sobie jeszcze ze 3 godziny dla Ciebie także. Dzięki. Okej, okay, kontynuujemy narrację. 7 marca. Londyn wstrzymuje eksport złota i srebra. Import złota i srebra z Rosji. W jaki sposób to wygląda? No, londyńska giełda LBMA poinformowała o tym fakcie, znaczy nie, rząd poinformował o tym fakcie, na pewno skonsultował to z giełdą LBMA i z innymi giełdami. Myślę, że nie dał im za dużo możliwości, aczkolwiek może być też opcja, że te giełdy spodziewały się tego typu działań i już podjęły jakieś kroki, powiedzmy, podsadzające poduszkę pod część ciała, która może zostać uderzona. Więc co się dzieje? LBMA zawiesza złoto i srebro z Rosji, zdejmuje ze swojej prestiżowej listy Good Delivery kilka rosyjskich podmiotów, właśnie rafinerii złota i srebra. Tam chyba 6 ich było, jeśli dobrze pamiętam. Wszystko, co weszło na stany magazynowe londyńskiej Bullion Market Association, jest legalne, jest koszerne. Wszystko jako już zapisane w księgach i jako już mogące być prawdopodobnie przedmiotem jakiejś transakcji. Wszystko, co mogłoby wejść po 7 marca, czyli od 8 marca, jest nielegalne, nie przyjmujemy, nazad do Rosji. Tak? Dodajmy, że prócz biżuterii, z tego co wiem. Tak. To uległo potem zmianie. To Polityko fajnie znalazło ten fakt, że jak już były te sankcje G7, które nastąpiły w lipcu, to nagle się okazało, że ej, tam chyba nie ma biżuterii. O co chodzi? Potem to zostało naprawione, ale tam jest jakiś kruczek na zasadzie biżuteria na użytek osobisty. O kruczkach jeszcze powiemy. Ciekawi mnie właśnie, czy jakieś były transporty 12-kilogramowy sztab złota w postaci wisiorka na przykład. za chwilę obiecuję, wejdę jeszcze na temat Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tam no dzieją się rzeczy. Rzeczy niewytłumaczalne, szczerze mówiąc. Dobra. LBMA zawiesza przyjmowanie rosyjskich metali szlachetnych. No i wypadałoby się zastanowić, to ile tych metali szlachetnych było na giełdzie LBMA, na największej giełdzie złota i srebra w ogóle na świecie. Jaki procent chociażby? Nikt nie wie. Słuchajcie, z początkiem grudnia 2022 roku ujawniono,
iż w przypadku 11 zapytanych funduszy inwestycyjnych działających na LBMA udział rosyjskiego złota może wynosić 7%. W tym konkretnym przypadku tych funduszy powiedzieli oni, że to jest 160 ton, 9 miliardów dolarów, drobiazg. Natomiast nie wiadomo, jakie były kryteria wyboru funduszy, czy wartość ta jest odpowiadająca stanowi faktycznemu, jak ona się ma względem średniej za rok ubiegły, jeszcze wcześniejszy. I dobrze, jest to wynik na 2022 rok, na koniec tego roku. Natomiast wiemy dobrze, że ten kruszec był sprzedawany po marcu, bo rosyjskie złoto wszystkich paliło w ręce. Więc pytanie, ile tego złota było realnie? Więc nie wiemy. Ta wartość 7% jest w tym momencie wartością taką, no uwierzmy na słowo honoru, ale coś może być nie tak. Nikt nie jest w stanie nam w ogóle tej informacji potwierdzić, tak? To znaczy, podobne pytanie zostało skierowane i nawet ściągnąłem sobie PDF-a z odpowiedzią, zostało skierowane do brytyjskiej mennicy, tak? Królewskiej brytyjskiej mennicy, Brytanii i tym podobne. Brytania bardzo fajny walor, notabene. Nie tak ładny jak Libertad, ale no cóż. Więc Królewska Mennica Brytyjska zadeklarowała w sierpniu 2022 roku, że posiada sztaby o wartości 40 milionów dolarów. Posiadała, przepraszam, których pozbyła się do połowy marca. Fajnie, dobrze. Natomiast nic nam to nie mówi. To jest liczba zawieszona po prostu w pustce, bo nie mamy punktu odniesienia. Nie znamy danych produkcyjnych suwerenów bestii Królowej Brytanii, ponieważ mennica zapytana oficjalnie odmawia odpowiedzi. Dane produkcyjne możemy poznać dla amerykańskiej mennicy, dla australijskiej mennicy. Ale tutaj powiem ci, że już odmowa odpowiedzi jest samą w sobie odpowiedzią, że tutaj coś nie gra. Mm-hmm. No i tak jak mówię, no, był jakiś wolumen, który powiedzmy w marcu został bardzo szybko sprzedawany. No oczywiście tutaj oni się powołują na odpowiedni tam punkt, punkt prawny. Section 43 of the Freedom of Information Act. Dokładnie rzecz biorąc, tak? Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może spróbować wpisać, wyszukać. Takie pytanie zadał pan Kristan Clark, zainteresowany holder, i taką odpowiedź oficjalną dostał, opublikował ten list, powiedzmy, na internecie. Dobrze, no pytamy dalej, tak? Pytamy dalej. Zapytano JP Morgana, odmawiamy odpowiedzi. HSBC, odmawiamy odpowiedzi. ICBC, odmawiamy odpowiedzi. Financial Conduct Authority, czyli taki organ nadzorczy dla rynku finansowego Wielkiej Brytanii. O jego wadze mówi dużo fakt, że aktualny szef Banku Anglii właśnie pochodzi z tego podmiotu, tak? Z tego podmiotu. Więc Financial FCA nie widzi problemu, odmówiło komentarza, tak? Naprawdę, nic nie wiemy. Co prawda LBMA powiedziało z bankami uczestnikami rynku, że planujemy opracowanie listy numerycznej tych sztab pochodzenia rosyjskiego celem zapewnienia przejrzystości względem mechanizmów sankcyjnych. I tutaj pan Hobson z Reutersa nam coś takiego, taki komunikat gdzieś pod koniec roku 2022 podał. Problem jest z tym, że ta lista pozostanie dostępna dla służb celnych i uczestników rynku, pozostając poza dostępem publicznym. Dzięki. Okej, wchodzą nam na przełomie marca i kwietnia kolejne punkty sankcyjne i one już konkretnie dotyczą ograniczenia przepływu rosyjskich metali do Europy i Wielkiej Brytanii. Jak zawsze Wielka Brytania, będąca w awangardzie, jest pierwsza, nakłada 35% ceł na rosyjskie metale przemysłowe, pallad i platyna między innymi. Następuje, tak jak wspomniałem, jest ban na import złota i srebra. Okej. Co tu jeszcze? Jest analogiczny w swoim wydźwięku jeszcze do wprowadzonego tego przez LBMA zakaz składowania w magazynach Wielkiej Brytanii rosyjskich metali, chyba że trafiły tam przed 25 marca. Do sankcji, do tego pakietu dołącza się LPPM, czyli Palladium Platinum Market, tak?
które nakłada sankcje uderzające w kolejne podmioty rosyjskie, ale chociaż początkowo nie wprowadzał czegoś takiego. Musiał się zorientować w ogóle, czy w sytuacji rynkowej. Natomiast efektywność takowych pozostaje tak naprawdę nadal dyskusyjna, ponieważ prawda jest taka, że po pierwsze, pallad i platyna idące na rynek LPPM to są głównie wolumeny do tradowania, do handlu. Jeżeli poważny podmiot chce dostaw długoterminowych, na przykład samochodówka, to zgłasza się bezpośrednio do producenta i nawiązuje z nim kontrakt długoterminowy. I tyle w temacie. W związku z czym na przykład Norilsk Nikiel, czyli Nornikiel, na który tutaj będę się powoływać jeszcze kilkanaście razy, stwierdził, że tak, sankcje uderzą w ich zdolność do sprzedaży metali bankom, ale są bez wpływu na sprzedaż kierowaną bezpośrednio do producentów sektora motoryzacyjnego. Zawieszenie to jedna rzecz. Wprowadzenie sankcji to druga rzecz, tak? Ale kolejną rzeczą jest ostracyzm. Oddolny ostracyzm prowadzony przez traderów i podmioty zarejestrowane na giełdach. LME, London Metal Exchange, czyli metale przemysłowe. Jeżeli zamówimy, powiedzmy, jakiś tam wolumen, tak? U nich. Ten przemysłowy, z dostawą do jednego, powiedzmy, z portów, które, powiedzmy, jest w kontrakcie. Mamy możliwość tam wyboru kraju pochodzenia dostawy. Czyli po prostu skąd te sztaby idą. Więc korzystając z tej sytuacji, wszyscy, absolutnie wszyscy, wybierali wszystkie możliwe inne opcje, byleby nie wybrać rosyjskich metali. Rezultat jest taki, że rosyjski metal w pewnym momencie zaczął naprawdę zalegać w magazynach, a amerykański Nymex i Comex, traderzy obawiali się otrzymania rosyjskich sztab, więc momentalnie po prostu futures spadły w dół. Więc różnica w pewnym momencie nawet była pomiędzy Europą a Nymexem, Comexem na niektórych metalach była 30 dolarów. W związku z czym nie opłacało się tego posyłać za granicę. Tutaj mam kolejny bardzo ładny wykres, z tym, że na pewno LME podało te dane później. Ja je mam dociągnięte do końca września. To są stany magazynowe London Metal Exchange, rosyjskich metali przemysłowych na London Metal Exchange, tak? Jaki tu jest procent? No i widzimy chociażby, miedzi walało się 80-60%, tak? Aluminium około 20%, mamy nikiel bardzo ważny, który dopiero od września zaczął spadać, tak? Znowuż, dywersyfikacja, próba dywersyfikacji. Okej, wszyscy traktują rosyjski metal jako krwawy metal, nie jest to dziwne. Początkowe miesiące wojny mamy ten ostracyzm, który bardzo szybko zaniknie, bo okaże się, że po prostu metalu nie ma skąd brać. Więc są pewne wyjątki jeszcze w sankcjach, ponieważ tam, gdzie udział sektorowy Moskwy jest zbyt duży, nie ma opcji na wprowadzenie sankcji. I tutaj przykładem znowu jest Nornikiel. Dostarcza pallad, dostarcza platynę, nadal jest jednym z akredytowanych dostawców na LME. Nie został jednak objęty sankcjami przez żaden z londyńskich rynków, bo nie ma realnie alternatywy dla palladu i platyny pochodzenia rosyjskiego. Dojdziemy do tego. Tutaj troszeczkę przekłamałem, ale tej alternatywy nie da rady szybko uzyskać. W związku z czym Nornikiel w 2022 roku traktowało się jako trendowatego, jako persona non grata, jeśli chodzi na przykład o konferencję LBMA, ale chcąc, nie chcąc, trzeba było podawać im rękę, przyklepywać kontrakty, umawiać się z nimi dalej na dostawy i tym podobne. No właśnie, samochodówka. Wspomniałem, ta samochodówka się będzie niestety tutaj cały czas przewijać i wspomniałem, że o stanowisku Nornikiela, że głównym ich odbiorcą jest i tak sektor przemysłowy, więc to, że będzie ban na banki inwestycyjne bulionowe, to nie ma za dużego znaczenia. Pokazuję i objaśniam. Kraje Unii Europejskiej w samym marcu 2022 roku, czyli panicznie,
sprowadziły 164 tysiące uncji trojańskich palladu. Rok wcześniej było to 90 tysięcy uncji trojańskich. To był tylko marzec, tak? 11, 21 i 22. Dla porównania, przez cały 2021 rok do Wielkiej Brytanii trafiło 31 tysięcy uncji palladu. I to mówimy zarówno o brytyjskim przemyśle samochodowym, jak i o rynkach surowcowych londyńskich. Więc tutaj macie skalę porównawczą, że jednak przemysł europejski potrzebował tych metali. Okej, okay, no tutaj oczywiście jest pewnego rodzaju, powiedzmy, price action, czyli na zasadzie mamy sankcje wprowadzane, wiemy, że będą dalsze sankcje, trzeba kupować, kupować, kupować jak najszybciej, żeby mieć zapasy, żeby mieć kontynuację ciągłości produkcyjnej, tak? Więc te wyniki z marca 2022 roku są troszeczkę, no, są o wiele bardziej zawyżone. Okej. Okay. Ale jakie mamy alternatywy dla palladu i platyny rosyjskiego? Jeżeli chodzi o platynę, realnie rzecz biorąc, ostatnio skupiałem się nawet na rynku platyny. Realnie rzecz biorąc, mamy kilka krajów produkujących platynę. I tutaj pokażę Wam, powinienem mieć, mam taką nadzieję. Jest. Mamy tutaj, no będzie słabo widoczne, no ale dobrze, trudno. Mamy tutaj dane produkcyjne dotyczące platyny i mamy jakiegoś rodzaju all-in sustaining cost, czyli koszta głównie ponoszone przez Południową Afrykę przy produkcji platyny. Okazuje się, że głównymi producentami platyny jest oczywiście Południowa Afryka, dominująca market. W następnej kolejności jest Rosja. Później jest Zimbabwe, które no, jest traktowane jako kraj niestabilny politycznie. Mamy Północną Amerykę, czyli Kanadę, Stany Zjednoczone i inne. Bardzo silny jest recycling platyny. Gdyby nie recycling, to mielibyśmy w ogóle deficyty rynkowe, a chwilowo jesteśmy z lekką albo bo lekką, ale nadwyżką. I tutaj ciekawy wykres od CPM Group. Być może widzieliście wykresy dotyczące nadwyżek, deficytów różnych surowców. Równanie, na które trzeba zwrócić uwagę, tak naprawdę, jeżeli patrzymy na nadmiar albo brak surowców na rynku, to podaż pierwotna, czyli kopalnie, producenci, plus podaż wtórna, czyli recycling, odjąć popyt. Jeżeli ujmiemy ten element recyklingu, to na niewielu surowcach będziemy mieli po prostu notoryczny deficyt, co tak naprawdę nie jest prawdą. A tutaj, jeżeli popatrzycie na ten wykres dotyczący platyny, mamy nadmiary. Na szczęście. Nieduże, bo nieduże, i one zostaną bardzo szybko zutylizowane. Ale na ten dlatego uważam, że platyna może mieć szansę na bardzo pozytywny price action, na bardzo pozytywne wzrosty za około 1,5 roku, 2 lata. No dobra, no ale mamy problemy z platyną, tak? Po pierwsze, RPA. RPA może wypełnić lukę powstałą po Rosji. Pod warunkiem, że przez 5 lat będzie się tam wsadzać wszelkie możliwe pieniądze, że będzie stabilność polityczna, ekonomiczna, energetyczna, finansowa kraju. RPA wszystkich tych 5 punktów zwyczajnie brakuje w tym momencie. Tak jak ostatnio analizowałem rynek platyny, ta podaż z platyny w tym roku z RPA może nawet nie być zaniżona jeszcze, ponieważ będzie używać się przerobionych, a nie sprzedanych wolumenów. Podobna sytuacja w Rosji, tak? Nornikiel znowu mówi, że że jego zdolności produkcyjne są mniejsze w tym momencie ze względu na mniejszą ilość klientów, ale jeżeli będzie potrzeba, to ma powiedzmy nadwyżki zmagazynowane, które będzie w stanie sprzedać, których nie sprzedał ze względu na, cytuję, zawirowania 2022 roku. Więc przez chwilę na platynie jeszcze nie musimy się martwić. No ale okej. Ja jeszcze Okay. Aha. tylko dodam, bo też właśnie ciekawy artykuł o platynie z punktu widzenia RPA czytałem, nawet chyba kilka, tak sobie też ten rynek zgłębiałem, że w ogóle kopalnie skarżą się, że na dostawę prądu, że tam jest tak ta sytuacja geopolityczna niestabilna, że po prostu brakuje prądu i dodajmy, że z roku na rok w RPA to
pomimo, że oni tam chyba 64 czy 8%, już ponad 60% rynku w 2022 roku obrabiali, to z roku na rok spada chyba to wydobycie cały czas tam w RPA, że oni, nawet ktoś, nie wiem, już nie będę też strzelał nazwiskami, ale kto sprawozdanie robił właśnie odnośnie tego rynku platyny, to mówił, że właśnie cofnęło się RPA o 20-30 lat względem właśnie tego, co się dzieje. Teraz tak Ja chciałem się tylko... Ja się absolutnie zgadzam, ja się absolutnie zgadzam. Ja teraz jak opracowywałem, jestem dosłownie świeżo z tematem. Jestem świeżo z tematem, bo nagle ta platyna się pojawiła, ten temat na zasadzie o, platyna wybije, to stwierdziłem, kurczę, robimy research. No i rzeczywiście zrobiłem research i mamy tam do czynienia z sytuacjami, gdzie część produkcji na przykład z dnia, czy w ogóle produkcja musi być przeniesiona na weekend, gdzie jest mniejsze obciążenie. Albo na noc, gdzie jest mniejsze po prostu obciążenie. Istnieją pewnego rodzaju tam możliwości, oczywiście, plus tak jak mówię, utylizacja tego, co jest zmagazynowane jeszcze w magazynach, więc jeszcze nie można powiedzieć, że sytuacja jest krytyczna. Natomiast należy, uważam, zwracać uwagę na to. No jest jeszcze do platyny kilka elementów, ponieważ tak, ta rosyjska platyna teraz skierowana jest na przykład, no może być kierowana w ogóle w świat przez pośredników, Turcję i Chiny. Nagle się okazało, że Chińczycy w zeszłym roku zwiększyli swoje rezerwy platyny o jakieś 2 miliony uncji. Skąd? Made in Russia. Drugi temat jest taki, że chiński sektor motoryzacyjny naprawdę goni, naprawdę goni. Jeżeli by porównać w tym momencie to, co się dzieje na elektrykach, zapomnijcie o Tesli, zapomnijcie o Stellantisie. BYD i chińskie marki pod względem ceny za jakość biją konkurencję na łeb na szyję. Oczywiście, okej, musimy wziąć pod uwagę trwałość wykonania, musimy wziąć pod uwagę również na przykład bezpieczeństwo, czyli gwiazdki w testach NCAP, ale jeżeli potrzebujemy po prostu cztery kółka, które pojeżdżą nam 5 lat i będą elektryczne, przykładowo, to chińscy producenci w tym momencie przebijają Europę. A mają byt na przykład jest, BYD jest, ma w tym momencie fabrykę w Chinach. Chińczycy wykorzystują tą sytuację, no i tyle. Czekaj, muszę kliknąć coś na ekranie. Już. Okej, co następne? No, producenci, przepraszam, pośrednicy mogą na przykład zażądać premium nałożenia, tak? No, czyli po prostu pojawia się kolejny uczestnik szlaku logistycznego. Każdy z nich chce zarobić, czyli końcowy produkt do Europy trafi, powiedzmy, po wyższej cenie. Super, w porządku. To niby te cła 35%, tak, zwiększają koszt produkcji jednostki finalnej, jaką jest samochód. No ale tak jak mówię, no, w przypadku Palladu czy platyny, no to mówimy o wolumenie powiedzmy 3 do 12 gramów w zależności od modelu, silnika, tysiąca innych elementów, tak? Natomiast, no dobra, to jest 35%, nikt nie powiedział, że te sankcje nie będą wyższe. Tutaj mam w tym momencie linka otwartego. Stany Zjednoczone wdrażają taryfy na rosyjskie metale łącznie z aluminium. Czyli podwyższenie do 200%, to są rzeczy, które były tak naprawdę zapowiadane przez Stany Zjednoczone. No dobrze, no temat jest do obserwacji, tym bardziej, że te normy emisyjne Euro 6D czy E to nie są tylko normy, powiedzmy, wprowadzane w Europie. Różnego rodzaju różne kraje na świecie wprowadzają, powiedzmy, odpowiednie swoje normy. I na przykład my w Europie za parę lat będziemy mieli normę już Euro 7. W Stanach Zjednoczonych z Tier 3 przechodzimy na Tier 4, tak się te normy nazywają. Nawet niedawno widziałem jakiś wykres i byłem po prostu zaszokowany częstotliwością zmian, za wyjątkiem Japonii, tak. No, ale okej. Zobaczymy, co z tego będzie. To jest koniec pierwszej części wywiadu z Enemy. Całość wywiadu trwała 3 godziny, więc powiedzmy sobie szczerze, nie będę was męczył i postanowiłem podzielić ten wywiad na dwie części. Oczywiście kolejna część już w przyszłą niedzielę, a warto czekać, bo będzie o walucie BRICS. Z czego będzie się składała? Jak będzie wyglądała? Będzie również o złocie.
I oczywiście Rosji, jak obchodzi sprytnie sankcje i Szwajcarii, która w ogóle się nie kryje z rosyjskim złotem pomimo embarga. I wiele, wiele ciekawych tematów. Tyle na dzisiaj. Siema, cześć i zapraszam za tydzień.